Zanim zaczniecie robić coś z cebulą, zastanówcie się, czy na pewno tego chcecie. Byt niesprzeczny. Cebula. W jednej po prostu druga, a w większej mniejsza zawarta? Dośrodkowa fuga. Jak ja to wszystko pokroję? Najnadobniejszy brzuch świata. Sam się aureolami na własną chwałę oplata. W nas tłuszcze, nerwy, żyły, śluzy i sekretności. Ja chcę być cebulą. Jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości. Wisława Szymborska. Kobieta, która prawdziwie potrafiła się dziwić. I to stanowi o jej oryginalności. O życiu poetki nie wiemy zbyt wiele, bo nie lubiła się tym dzielić. Ceniła sobie swoją prywatność. W jej poezji nie ma więc egzaltacji, egotyzmu, tego wszystkiego, co znamy z poezji romantycznej. Jej język często jest potoczny, prosty. Mimo wszystko jest on okraszony niesamowicie wyrafinowanym konceptem. I z tego wszystkiego wybucha wielkie, wielkie, wielkie zadziwienie nad rolą przypadku w życiu człowieka. Szymborska porusza ważne tematy, nie wykluczając przy tym powszedniości, prostoty, zwykłych, codziennych przeżyć. To dlatego tak często pojawia się w jej poezji ironia czy wątpliwość. Dziś robię placek cebulowy, bo i o cebuli będę troszkę mówić. Ten placek będzie z boczkiem. Będę potrzebowała 1,5 kg cebuli. Jest przede mną. Muszę ją jeszcze posiekać. Chudy twaróg, mąka, jajka, mleko. Dobra, ja tutaj powoli będę to sobie robić. W międzyczasie coś wam powiem i tak pod koniec wrzucę przepis. Mam nadzieję, że będzie to warte zrobienia. Każdy wiersz tworzy inny obraz. Nie mamy tutaj jakiejś spójnej całości, jednego świata. Każdy utwór to inny koncept. To, co je łączy, to z pewnością dystans, który tworzy dzięki dysharmonii, w mieszaniu różnych kontrastujących ze sobą, ojej, przeżyć, uczuć. Nie no, ta cebula jest straszna. Dobrze, już kończę. No to jeszcze raz. Tworzy to wszystko dzięki dysharmonii, pomieszaniu różnych przeżyć, uczuć i to jest tak, że zawsze jest ten smutek z radością. To dzięki właśnie tej radości, kiedy pojawia się ta radość, to właściwie zawsze w połączeniu z jakąś refleksją, z jakąś ważną myślą. Ojej. To teraz tak, cebula się dusi przez 10 minut na małym ogniu, a ja muszę wyrobić ciasto. Mam już tutaj wszystkie składniki gotowe. To jest tak, ser. Pokruszyłam, dodałam mąkę, jajko, mleko, olej, pół łyżeczki soli i proszek do pieczenia. Muszę to teraz ugnieść, wyrobić na gładkie ciasto, uformować kulę i zawinąć w folię spożywczą. Chłodzić przez 30 minut w lodówce. Dobra, także zabieram się do pracy. Tak wygląda kula. Piękny smrodek.
czuć pewnie na całej klatce. Teraz mieszam śmietanę z 4 jajkami, doprawioną solą, pieprzem, gałką muszkatołową i trzeba to dodać do cebuli. Także idę z tym już do patelni, jeszcze raz wymieszać i nagrzeć piekarnik do 200 stopni. Przyda się też boczek. W ogóle nie lubię, jak w przepisie nie ma dokładnych proporcji. No tutaj nie wiem, ile dać tej gałki muszkotołowej, ile dać pieprzu. Jak są dokładne proporcje i wiem, że je przekraczam, no to świadomie to robię i mogę mieć do siebie pretensje. A tutaj minęło pół godziny, mam nadłuszczoną blachę, teraz muszę to ciasto przełożyć. Nie mam wałka, więc nie zrobię tego jak trzeba, ale po prostu muszę wykleić brzegi. Mam już wyklejone brzegi ciastem na tą masę cebulową. Teraz muszę to tylko posypać kostkami boczku, no i piec przez 30 minut. Wyszło tak, teraz wsadzam do piekarnika i zobaczymy co dalej. Zanim przejdę do omówienia wiersza, którego tytuł stanowił inspirację do nagrania tego filmu i zrobienia placka cebulowego, chciałabym jeszcze powiedzieć parę słów, a może trochę więcej niż parę, o tym, co możemy odnaleźć w tomiku z 1976 roku zatytułowanym Wielka liczba, bo właśnie z niego pochodzi wiersz Cebula. Ciekawe jest to, że tomik zawiera w nazwie słowo kojarzące się nam z czymś ogromnych rozmiarów. Tymczasem bohaterami wierszy są zazwyczaj jednostki niecodziennie spotykane. Terrorysta, samobójca, zwierzęta, małe robaczki, żuk w wierszu widziany z góry, czy żona Lota, której poświęcony jest w Biblii tylko jeden werset. Mamy więc drobne, niewinne, niezauważalne jednostki w gigantycznej sferze. Podmiot liryczny podejmuje próbę zdefiniowania, sformułowania się. Nie jest ufny wobec jakichkolwiek rozwiązań. Wobec tego śmie nawet wątpić w utarte prawdy ludzkości. Próba rozpoznania czegoś zdaje się możliwa dzięki obaleniu pewnych wizji, które są łatwiejsze do przyjęcia. Widać to w wierszu Pokój samobójcy. Brak możliwości zdefiniowania siebie i świata pięknie przedstawia ostatni wers z wiersza Utopia. W życiu nie do pojęcia. W wierszach Psalm i Liczba Pi rysuje się potęga i nieprzemijalność czegoś nieuchwytnego, niemożliwego do określenia, zobaczenia w całości. W Liczbie Pi podmiot liryczny wyznaje jeszcze w końcowych wersach, że cyfry, wielkości, wartości próbują zdominować wszechświat, przynaglając gnuśną wieczność do trwania. Stosuje swoistą parodię biblijnego cytatu mówiącego, że ziemia i niebo przeminą, lecz zamiast moich słów, jak brzmi oryginał, pojawia się nieprzemijalna liczba pi. Widziane z góry. Tutaj mamy mocny przekaz o hierarchizowaniu wszystkiego przez ludzi. Ich jest ważniejsze. Czucie innych istot jest lekceważone, bagatelizowane tylko przez ich mniejszość. Recenzja z nienapisanego wiersza. Rola poezji jest przekorna, wymyka się wszelkim prawom i możliwościom poznania. Życie na poczekaniu. W tym wierszu zawarty został motyw człowieka marionetki czy teatru świata, więc szczególnie polecam zapamiętać. Już w tytule zostaje zasygnalizowane, że człowiek nie ma za dużo czasu na przemyślenie swojej funkcji, swojego miejsca w świecie. W każdej chwili może zostać pociągnięty do odegrania pewnej roli. Podmiot liryczny przyznaje, że słabo sobie z tym radzi. Skarży się, że nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami. Jest przeciążony obcowaniem z wszelkimi rekwizytami i dekoracjami. Czas biegnie nieubłaganie, trzeba grać, podjąć działania, a wszystko to wpisze się już na zawsze w przeżycie i doświadczenie tej osoby. Nie ma próby, to premiera, jak przyznaje w ostatnich wersach wiersza. W wierszach Żona Lota czy Wielka liczba podmiot liryczny ustawia się po stronie jednostki niemogącej rozeznać, niedoświadczonej. Dodatkowo w Wielkiej liczbie warto zwrócić uwagę na przekaz początkowych wersów. Ironia, dystans, zadziwienie. Trzeba się ogołocić z tej wielości, by do siebie dotrzeć. Jak zaczęłam sobie czytać nad Styksem, od razu pomyślałam, że byłyby z tego niezłe rapsy. Jakie rymy!
Charon w popłochu, bo liczba dusz w Tatarze zwiększa się, a przestrzeń za to ani trochę. Hermes, bóg kupców, handlu, złodziei, pasterzy też nie ma łatwo. Swoje zadania musi przewidywać z wyprzedzeniem. A wszystko przez tak rosnącą populację. Problem związany z urbanizacją widoczny jest nawet w zaświatach. Ostatni dystych, duszyczko, tylko wątpiąc w zaświaty, szersze masz perspektywy, świadczyłby o tym, że niepodejmowanie działania w celu zracjonalizowania sobie rzeczywistości i tego, co po życiu może okazać się dla człowieka bezpieczniejsze, może otworzyć przed nim szersze perspektywy. No i w końcu cebula. Porównanie różnych jakości wielości. Mamy tu wielość obręczy cebuli, które są jednakowe, powtarzalne, nie ma w nich nic zaskakującego. Jest i wielość w człowieku. Ta jest nieprzewidywalna, dzika, zatrważająca. To ta druga pozwala na snucie refleksji, zadawanie pytań, błądzenie. U człowieka tylko pozornie wydaje się to negatywne. W rzeczywistości to idealne uwarunkowania tego warzywa są fe. Skoro nie ma tu nic zaskakującego, niejednoznacznego, ukrytego, to nie ma się nad czym pochylić. A w człowieku anatomia gwałtowna. Często nie potrafi zawładnąć swoimi namiętnościami. To dopiero coś. Puenta z tego taka. Jeśli myślałeś, żeby zamienić się w cebulę, to już nie myśl. Noblistka daje do zrozumienia, że bycie człowiekiem jest znacznie atrakcyjniejsze. To, że każdy jest inny, że w dodatku każdy z nas ciągle się zmienia, ma możliwość konfrontowania z różnymi nieznanymi wcześniej problemami, tematami, to czyni człowieka dużo bardziej wartościowym od idiotycznie doskonałej cebuli. Dużo cebuli. Także to jest dla prawdziwych fanów tego warzywa. No ale 1,5 kg to jednak nie jest mało. Powiem Wam jeszcze na zakończenie, że z okazji Roku Wisławy Szymborskiej mamy bardzo dużo atrakcji. Wystarczy poszperać w internecie. Ja Wam powiem o jednej. Być może wybieracie się do Krakowa albo stamtąd jesteście. Uruchomili tramwaj, który będzie jeździł, czy już jeździ, szlakiem Wisławy Szymborskiej. Można zobaczyć Dom Literatów albo przejść się po Parku Szymborskim. Także już jedną atrakcję macie załatwioną. Poszukajcie sobie ich jeszcze więcej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cebula. To smakuje jak cebula z cebulą.